To jest kolejny plan Stalina, że możecie się wypowiadać, ale tylko do swoich w kościółkach, czyli zamknąć kościół w tak zwanej kruchcie, to się mówi, żeby nie miał głosu w przestrzeni publicznej, żeby inaczej nie mieszał się do polityki. Każdy pastor, kto to powie, nie mieszaj się do polityki. Jest narzędziem szatana w kościele. Bo kościół ma być światłem nie dla wierzących. Do tego jest Słowo Boże dla wierzących. Thy word is my lamp i tak dalej. Nie? Kościół, czyli ty, czyli my, mamy być światłem dla świata. To cały świat ma dzięki temu, co mówi Kościół, co pokazuje Kościół, umieć rozróżnić dobro i zło, umieć rozróżnić, skąd idzie atak, umieć rozróżnić, gdzie trzeba się chronić, w którą stronę iść. To jest zadanie Kościoła chrześcijańskiego, byś był światłem dla świata, a nie żeby się zamknąć w swoim małym kościelnym ogródku. Inaczej mówiąc, Kościół, który nie jest drogowskazem dla świata, jest Kościołem, który się wyrzekł Chrystusa, wyrzekł Jego misji dla świata. A teraz pokażę wam, co głoszą komuniści. I weźcie sobie teraz tych swoich pastorów, którzy mówią, żeby się w politykę nie mieszać, i zasadźcie im takiego kopa. No i tak dalej. Chodzi o przenośnię. Do tej przenośni jeszcze wrócimy na koniec. Proszę bardzo. Trzy podstawowe założenia komunizmu. Pierwsze, polityczne, nie? Bo jest rozdział Kościoła od państwa. Polityka nie miesza się do Kościoła. A co jest podstawowym założeniem dzisiejszej polityki? Nie ma Boga. To jest właśnie wpływ komunizmu. Co jest podstawowym dogmatem nauki państwowej? Nie ma Boga. Nie bierzemy go pod uwagę. Jest tylko naturalizm. Tylko możemy badać szkiełkiem i okiem. Odwołanie się do Boga czym jest? Jest złamaniem kanonu nauki. Pani doktor złamała ten kanon. Szacun. Będziemy o tym więcej mówić. Nie ma Boga. To jest podstawowe założenie komunizmu. I dzisiaj on się przepoczwarzył w przeróżne humanistyczno-globalistyczne brednie. Ale korzeń jest ten sam. Nie ma Boga. Zaraz rozwinę ten punkt. Drugi punkt dotyczy twojej natury. Kim jesteś? Nie ma Boga. Jesteś zwierzęciem. Jesteś bydłem. A co można robić z bydłem? Towarzysze, chińscy wiedzą doskonale. Przerabiać. Na mydło można? Można, bydło można. A skóry wypchane pokazywać? Albo ciała można? Można. A polować na organy można? Można. No to wszystko z tego wypływa. To się dzieje na naszych oczach. W Warszawie chcą tak zrobić. Mówiliśmy o tym przedwczoraj. Jesteś zwierzęciem i masz się zachowywać jak zwierzę. Można cię strzyc jak bydło. Ale ty masz się też zachowywać jak bydło. Masz się zachowywać jak zwierzę, kierować się popędami. Stąd cały czas ładowanie przez mass media bodźców seksualnych, żebyś jak zwierzę patrzył, jak pies, tylko na sukę, jak macieczkę. To jest właśnie idea komunistyczna dla twojego zachowania. Jesteś zwierzęciem, masz się zachowywać jak zwierzę. Trzeci punkt. Nie masz żadnych przyrodzonych praw, wolności ani własności. Partia da ci. Jak? Będzie miała humor. A jak nie, to ci odbierze. A ty co? Ruki po szwam. Pewną odmianą tego kultu partii komunistycznej jest kult państwa. To już w chrześcijaństwie jest. Ślepy pasterz dokąd zaprowadzi stado? Ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Czyli pasterz musi być poinformowany,
musi wiedzieć, co się dzieje. Pamiętacie pierwszy odcinek o tych cechach charakteru, character first, alertness, czyli czujność, zdefiniowana jako orientowanie się w tym, co się dzieje w obszarze, szczególnie w obszarze powierzonym twojej odpowiedzialności. Mąż musi się orientować, co się dzieje w rodzinie, z dziećmi, z żoną, w pracy i tak dalej. Szef w firmie musi się orientować tu. Wódz wioski musi się orientować i tak dalej. Polityk musi się orientować tu. Pastor musi się orientować we wszystkim. Po co się było pchać, jak żeś głupi? Jak masz móżdżek wielkości orzeszka, to po coś się pchał na pastora? Pastor ma się orientować we wszystkim. Kropka, koniec. Widzicie? Ślepi i durni, nierozumni, debile na pastorów poszli. Do łopaty bym ich nie zatrudnił. Kościołami przewodzą. Nierozumni, nieme psy. Nie ja to mówię, Słowo Boże. I teraz mamy wzór Bożego polityka. Bożego rządzącego. Nagradza dobrych, a karze surowo i w gniewie złych. A jeśli teraz któryś polityk mówi, że trzeba robić odwrotnie, to czy można w Kościele powiedzieć, że nie ma różnicy między tymi politykami? Tak jak między uczciwym a złodziejem, by nie było różnicy? Dokładnie ta sama metodologia. A zobaczcie, a w kościołach usłyszycie, nie oceniajmy polityków. O, jedni prawicowcy, drudzy lewicowcy, my wszystkim głosimy Chrystusa. Nie róbcie różnicy. A najlepiej w ogóle, baranki moje, nie mieszajcie się do polityki. My, owieczki, znaczy wilki w owczej skórce, wszystko za was załatwimy. To jest dzisiaj nauka, którą otrzymują pastorzy w komunistycznych seminariach i mówią na kazaniach dzisiaj w Polsce i w Stanach niestety. Rzeczywiście sytuacja nie tylko w Europie Zachodniej szczególnie jest bardzo poważna, ale i w Stanach Zjednoczonych praktycznie młodzież wychowywana w publicznych szkołach, a potem nawet w prywatnych uniwersytetach już nie widzi zagrożenia komunizmem. Już komunizm jest takim fajnym, przyjaznym jakimś pomysłem na polepszenie naszego świata. O, takie już kucypały tam są, dlatego myślę, że to jest szczególna rola Polaków, którzy przeżyli komunizm, albo ich bliscy przeżyli komunizm, którzy dostali albo od komunistów, wiecie, kulę w głowę, albo jakieś inne straszne rzeczy. I ta pamięć jest w naszym narodzie i Polacy powinni być narzędziami Boga właśnie w walce o uratowanie Kościoła przed komunizmem. Bo my i kilka innych narodów mamy osobiste doświadczenia w związku z tym. Pokaz filmu Ostatni Świadek o Katyniu, to właśnie był... To się działo w Kościele. Bardzośmy się z tego cieszyli, że w Kościele mogliśmy pokazać ten film. To jeszcze nie jest nasze ostatnie słowo. Już w Calgary niebawem będzie projekcja przez Jacka i Edytę z Calgary organizowana. Także to jest nasza misja, bo to jest praktycznie być może jesteśmy na końcu tej walki. Jeśli ją teraz przegramy, mówię, za nami już nie ma nikogo. To tylko kościoły mogą jeszcze postawić tamę komunizmowi w świecie.